4 minęła 18:31. Czas na informację dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda oczekuje udziału wszystkich klubów parlamentarnych w pracach nad reformą Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Jak wyjaśnił w rozmowie z TVP Info, temu mają służyć konsultacje, które w środę Andrzej Duda odbędzie z przedstawicielami klubów. Całe środowe popołudnie pan prezydent na to przeznacza, żeby z poszczególnymi klubami się spotkać, więc to będzie długa, 5-godzinna dyskusja z poszczególnymi klubami, jak powiedziałem, godzinna rozmowa z panem prezydentem, przedstawicielem każdego z klubów, rozpoczynając od Prawa i Sprawiedliwości jako największego klubu, kończąc na Polskiej Stronnicy Ludowej, więc wszystkie partie będą we środę po południu pałac prezydenckim w odpowiedniej sekwencji zgodnie z wielkością parlamentarnych klubów. Wszystkie partie potwierdziły udział w konsultacjach. Prezydent do 24 września ma przedstawić swoje projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, które zawetował 24 lipca. Zapowiedział wówczas, że w ciągu 2 miesięcy przedstawi własne projekty. Wczoraj wieczorem zmiany w sądownictwie były jednym z tematów spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. 3,5-miesięczne dziecko wpadło do kanału portowego w Ustce. Na ratunek rzucił się jeden z przechodniów. Niemowlę udało się uratować. W ciężkim stanie trafiło do szpitala. Więcej szczegółów Paweł Droszcz z Radia Gdańsk. To miały być ułamki sekund. Rodzina z Małopolski spacerowała po falochronie w Ustce. Nagle wózek z ich 3,5-miesięcznym dzieckiem stoczył się do kanału portowego. Woda ma tam kilkanaście metrów głębokości. Są bardzo silne prądy. Na ratunek rzucił się mieszkaniec z Słupska, który również spacerował po falochronie. Udało mu się wyciągnąć niemowlę z wody. Dziecko zostało zabrane do szpitala. Nie wiadomo, czy do zdarzenia doszło przez nieuwagę rodziców, czy może przez niesprawny hamulec wózka dziecięcego. Przyczynę wypadku będzie ustalać policja. I na koniec przenosimy się do Warszawy, gdzie trwa wielkie święto Wisły. Na bulwarach imienia generała Patona na spacerowiczów czeka moc atrakcji. To m.in. symulator żeglarstwa, pokazy szkutnictwa czy opowieści o samej rzece. Wieczorem gwóźdź programu, wielka parada rzeczna, mówi jeden z organizatorów święta Wisły, Kacper Orkisz. O godzinie 19:15 z bulwaru Karskiego na Podzamczu ruszy świetna parada jednostek, które przepłyną prawie cały warszawski odcinek aż do portu Czerniakowskiego. No w paradzie będzie około 50 jednostek, więc rzadko kiedy tyle pływa naraz, będą podświetlone. Myślę, że jest to nie lada okazja dla każdego, żeby tu przyjść i zobaczyć, co się będzie działo. Święto Wisły jest organizowane w ramach trwającego w tym roku Roku Rzeki Wisły. Impreza potrwa do godziny 20:30. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Rozpruwacz kulturalny. Dziś gościem rozpruwacza kulturalnego jest pan Marcin Darmas z Uniwersytetu Warszawskiego, romanista i socjolog. Rozmawiamy o jego najnowszej książce, której jest właściwie współautorem razem z Agatonem Kozińskim. To Jarzmo Wielkości Francji, zbiór rozmów ze współczesnymi intelektualistami francuskimi. Zaczęliśmy rozmawiać o życiu intelektualnym Francji tak w ogóle. Zanim jeszcze przeszliśmy do rozmowy o książce i chciałbym trochę kontynuować ten temat, no bo rozmawialiśmy o wielkości tego i ogromnym wpływie, jakie francuska myśl przez wieki, przez kilka ostatnich wieków wywierała, francuska kultura wywierała na życie elit zachodnich. Ale z drugiej strony we francuskim życiu intelektualnym jest i zawsze chyba było coś szalenie irytującego. Pewien rodzaj snobizmu, poczucia wyższości, być może nawet pogardy wobec tych, do których się mówi i do których się trafia. Zaczadzenia także, zaczadzenia pewnymi ideami. Wiedza wbija w pychę. Chociaż te także byłyby istotne, to na przykład szalenie naiwny stosunek do komunizmu, który tak bardzo dotykał nas, kiedy żyliśmy jeszcze spętani komunistyczną opresją. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak Romain Rolland albo Jean-Paul Sartre, który to Sartre jeździł do Związku Sowieckiego i pokazywano mu to, co chciał zobaczyć i widział to, co chciał zobaczyć, a więc piękny kraj rad, który prowadzi w wyścigu postępu, jest na pierwszym miejscu. Ale to przecież bardzo typowa postawa w tamtym czasie. Poza nurtami politycznymi to w końcu na przykład egzystencjalizm, znowu kojarzony z nazwiskiem Sartra. Tak
bardzo jakoś wyświechtany, tak bardzo sprowadzony do stereotypu w pewnym momencie, w latach 50., 60. XX wieku. Później z kolei psychoanaliza, także, by tak rzec, no, rozmieniona na drobne poprzez rozmaitych francuskich klerków, którzy żyli pod jej wielkim urokiem, a może bardziej jeszcze pod urokiem kogoś takiego jak Jacques Lacan, jego słynne, no, w związku z jego słynnymi seminariami i pismami ciemnymi, profetycznymi, złośliwie powiedział, bełkotliwymi, takimi, których nie dało się zrozumieć, a które w końcu także wywarły ogromny, złośliwy, znów powiedział, szalenie pretensjonalny wpływ na życie kulturalne świata. Dalej jeszcze postmodernizm, czyli okres rozczarowania komunizmem, słynny tak zwany szok Sołżenicyna, kiedy we Francji zaczęto czytać tego rosyjskiego pisarza i widzieć, pisali czym tak naprawdę jest. I teraz o 14% zawód na wszelkich ideologiach, no i pogrążenie się zwyżka i kredyt konsolidacyjny. Mówiłam, że nie brać w dziadostwie Alior Bank, więc nie brać w dziadostwie nic. I bardzo często w samym stylu tego, jak pisali francuscy intelektualiści wówczas, a niektórzy piszą do dzisiaj, szalenie trudne, czasem bełkotliwe, niemożliwe do zrozumienia frazy postmodernistycznych myślicieli. Jak zatem z tym irytującym aspektem francuskiego życia intelektualnego? Czy on jest dla pana obecny? Czy był obecny także podczas tych rozmów? Wie pan co? Ja nie jestem wielkim zwolennikiem myśli Deleuze'a, który niewątpliwie by... którego niewątpliwie również moglibyśmy zakwalifikować jako autora bełkotliwego. Ostatnio zostało wydane to Mille Plateaux, Tysiąc Plateaux Deleuze'a. Jest to książka niezwykle dziwna, niezwykle rzeczywiście mroczna, niezwykle skomplikowana w języku francuskim. Jest mi bardzo ciężko, wydaje mi się, że dosyć dobrze znam francuski, a jest mi bardzo ciężko czytać Deleuze'a, tak samo bardzo ciężko jest mi czytać Baudrillarda, a niezwykle dobrze i proszę wszystkich studentów, żeby zatkali uszy. Bardzo dobrze się czyta bryki na temat Baudrillarda, czy bryki dotyczące myśli Deleuze'a, czy bryki dotyczące myśli Lacana. Dlatego, że te myśli są tak na dobrą sprawę bardzo proste, a przez język one mają, te proste myśli mają być wysferzone. No właśnie... Język francuski jest językiem, który lubi styl, który lubi style. Jest językiem niezwykle racjonalnym, niezwykle logicznym. I ja sam kiedyś się bawiłem z koleżanką z pracy i myśmy próbowali tłumaczyć listy francuskie, które dostawaliśmy w Ośrodku Kultury Francuskiej od Francuzów, kwiecistą francuszczyzną pisane. Po przełożeniu na język polski wydaje się to niezwykle płaskie, niezwykle proste, a nawet momentami banalne. Ta głębia przestaje działać i ten efekt oniryczny języka francuskiego, również przełożony na język polski, przestaje działać. I ja mam swoją małą teorię na ten temat. Znaczy ten sekularyzowana teoria francuska, French theory, jak mówią anglosasi, tęskni za jakimś takim elementem magicznym. Skoro ja nie mogę się przyznać do tego, że ja mógłbym w coś uwierzyć, no chociażby w samego siebie, co często się zdarza we Francji, to ja próbuję pokiwać troszeczkę tą rzeczywistość, czyli pokiwać troszeczkę tą teorię. Myśl humanistyczna i filozoficzna zbliża się trochę do takiej mowy sakralnej. Oczywiście, że tak. Tajemnej mowy kapłanów. Proszę zwrócić uwagę, całe życie trzech osób, pan wymienił dwie, ja jeszcze bym wymienił Bourdieu, Sartre, Lacan i Bourdieu, 10% swojej działalności intelektualnej skupiali na własnych teoriach, na własnych walkach ze swoimi oponentami nad pracą intelektualną, a 90% swojego pozostałego czasu poświęcali albo na politykę, albo na
na skonsolidowanie własnej szkoły myślowej. Oczywiście to się działo tak, jak to się dzieje w kościele czy w sektach. Jest guru i dookoła są wyznawcy. Burdzie do dnia dzisiejszego ma wyznawców, którzy byliby w stanie dla niego rzucić się z piątego czy z szóstego piętra. Kiedy się rozmawia o Burdzie we Francji, a coraz częściej się rozmawia o człowieku, a nie o myśli, okazuje się, że to jest człowiek, który oszukiwał, który na przykład nie zgadzał się na podpisywanie wspólnie artykułów, tylko sam. A wiemy, że praca socjologa polega na, tak zresztą tak jak praca, nie wiem, nad genotypem, nad wynalezieniem nowego lekarstwa, polega na pracy zespołowej. Jest w dobrym obyczaju naukowym, podpisujemy się w czwórkę, w piątkę, w szóstkę, albo w podziękowaniach mówimy, że metodologia została ustalona, czy prace terenowe były robione przez tego, a tego doktora, profesora, czy doktora habilitowanego. I to Bourdieu od samego początku swojej kariery naukowej działał jak guru sekty. Jego, moim zdaniem, najciekawsza książka, czyli książka etnograficzna o Kabilach, napisana o Kabilach w Algierii, została tak na dobrą sprawę zrobiona przez jego współpracownika na miejscu. On, tak jak antropolog angielski Fraser na przełomie XIX i XX wieku, praktycznie nie był w terenie. Nie wiedział, co to jest praca, prawdziwa praca etnograficzna. Biorąc to wszystko pod uwagę i dodając ten złożony język, czasem jakby celowo komplikowany, tutaj jsearche jedna anegdota. John Searle, jeden z wybitnych filozofów analitycznych angielskich, miał w rozmowie z jeszcze jednym mandarynem francuskiej myśli współczesnym, Michelem Foucault, skarżyć się na ten trudny, niezrozumiały, być może bełkotliwy język, i Foucault mu odpowiedział: owszem, mógłbym pisać prościej, ale gdybym to robił, to nie byłbym we Francji nadmiernie poważany. Więc to wszystko razem składa się także na coś odpychającego. I tu powracamy do tego wyjściowego pytania, czy zatem francuskie życie intelektualne ma nam dzisiaj coś ciekawego do zaoferowania? Coraz mniej, chociaż ta książka temu przeczy, bo jest wyrwa w tym takim dogmatycznym myśleniu francuskim. Jest również wyrwa w takim narkotycznym upojeniu tym duopolem, który, i tu cytuję słowa Bezansona, naszkodził bardzo dużo w francuskiej myśli filozoficznej, tym duopolem, jakim był Sartre i Beauvoir. To się pomalutku kończy. Poza tym pan w tym swoim poprzednim pytaniu nakreślił ten problem narkotycznego upojenia marksizmem. On również się kończy, ale dalej trwa. Chantal Delsol mi opowiadała, że nie powiem na którym uniwersytecie, ale domyślny słuchacz, na pewno znając panią Delsol, będzie wiedział, o który uniwersytet chodzi. Powiedziała mi, że w biurze rektora dużej francuskiej uczelni dalej wisi portret Stalina. Pani Delsol zapytała: ale słuchaj, dlaczego ty to jest niepojęte, co ty tutaj robisz? Tu masz delegację międzynarodową, a tu portret Stalina na ciebie patrzy. I to jest dosyć, jego odpowiedź była dosyć wymowna i symboliczna. Powiedział: to jest moja nostalgia, to jest moja melancholia, to mi przypomina moje najlepsze czasy. Czasy 68 roku, maja 68 roku, rewolt studenckie, kiedy była solidarność między nami, kiedy czuliśmy, że możemy tą rzeczywistość przeobrażać. To mi się kojarzy, portret Stalina mi się kojarzy z najlepszymi czasami mojego życia. To jest też bardzo symptomatyczne dla kondycji współczesnego francuskiego intelektualisty, który tak na dobrą sprawę może sobie bajać banialuki na temat marksizmu, ale nie wiedzi, znaczy nie ma dowodu zbrodni. To zresztą Żuławski w jednej z tych rozmów również o tym mówi, że nie ma we Francji dowodu zbrodni, tak? Kiedy rząd Jospin próbował przegłosować tą czarną księgę komunizmu, to pamiętamy, że i socjaliści, i ta frakcja komunistyczna nie chciała przegłosować dokumentu, który był jak najbardziej ewidentny, tak?
związku z czym to no ten ostatni telefon to jest zabrany i nie istnieje. Dobrze, teraz przejdźmy do tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Tamte telefony Play to były tylko cztery. Ten piąty ostatni jest zabrany. A teraz przejdźmy do Ali Orban. I tak, prosimy informujące o pismo informujące o zaległości. Uprzejmie informujemy, że na dzień sporządzenia niniejszego pisma występują zaległości z tytułu umowy o pożyczkę kredyt konsolidacyjny BLP OOO 99699594. Kwota zaległości 162,24 zł PLN. Data powstania zaległości 21 sierpnia 2017 roku. Kwota zaległości jest powiększona o odsetki aktualnie wynoszące 14%. Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 32 24 90 30 50 09 00 92 66 33. Lub zadłużenie można uzyskać pod numerem telefonu 12 370 70 04 od 8 do 21. W imieniu banku Wojciech Dajewski, dyrektor windykacji, Departament Analiz Windykacji. Ja do tego banku Elior Bank nigdy bym nie poszła, bo to jest takie dziadostwo. Oni w ogóle rzadko pożyczki dają. Ty powinieneś pójść do Eurobanku. Dostaniesz, proszę ciebie, kartę potem, to tylko 5 zł i tak dalej i bardzo duże pożyczki dają w Eurobanku. Także to ty w tym dziadostwie tutaj robisz, nie wiem. Ja to, jak do mnie dzwonią Alior Bank, ja mówię, pani kochana, jesteście dziadostwem, w Eurobanku wzięłam 5 tysięcy pożyczkę i po prostu w ciągu roku się elegancko spłaca i w dupie. Łapany przez ten system liberalny. A potem jest wypożyczka, dadzą ci 10, tamte 5 od razu spłacisz, jak chcesz po 2-3 latach i masz pożyczkę, a jak rozłożysz sobie na 4 lata, bo jak ktoś ma pracę taką na bez końca, to można rozciągnąć na bardzo małe te kwoty. Jak ktoś krótko pracuje w ten rok, to oni może nie mogą. Muszą być raty, no niewiele raty, duże wtedy są. Ale jak komuś mogą rozłożyć na małe, to bank euro bardzo chętnie w ogóle pożyczki daje. Co ty robisz z tym Alior Bank, dziadostwo? Laicyzmu francuskiego. Czy ten system jest jeszcze do zaakceptowania przez Francuzów lub nie? To jest jedna z wielkich debat dzisiejszej Francji. Oczywiście mówi się dużo o ekonomii we Francji, ale też się mówi, czy ten system, ta ustawa z 1905 roku jest jeszcze aktualna i czy ona spełnia swoją rolę, biorąc pod uwagę, że na terytorium Francji jest od 5 do 8 milionów muzułmanów. No właśnie, czy problem muzułmański przewija się w tej książce? No, oczywiście. I jak pańscy rozmówcy stawiają tę sprawę? Więc różnie stawiają tutaj sprawę i jest dosyć symptomatyczne, że Francuzi prawdopodobnie jeszcze skażeni. Raz, dwa, trzy, cztery. To nie dość, że dziady słabo dają, to jest jakieś 14%. Ty weź tam sprawdź, bo nie wiem, o co tu chodzi. 21 to było dość dawno. Prawdopodobnie ty wysyłałeś. I może to nie doszło, albo zapomniałeś. I masz to wysłać. Także, no, masz pieniądze, to sobie tam wiesz. Tam ureguluj te 160 tam jest. Z islamem pomalutku dochodzą do wniosku, że no jednak z tą religią jest problem, to znaczy nie podpisuje się konkordatu z islamem. W Republice Laickiej islam nie będzie się dostosował do litery prawa, dlatego że Koran jest prawem. Albo się przestrzega Koran i się jest dobrym muzułmaninem, albo nie ma tutaj drogi pośredniej pomiędzy jedną a drugą postawą według islamu. Brak na to w tej naszej rozmowie. Raz, dwa, trzy, bardzo cztery. Jasno mówię, bo ty mi dałeś swoją kartkę, rozumiesz, swój list. No, ja dopiero otwieram, patrzę. Alior Bank, pewnie oni mnie zachęcają do jakiejś pożyczki, bo tu nawet jakaś kartę chcą mi wysłać. Gdzieś coś z innego podobnego. Ja mówię, kisz. Ja coś to mogę ci jutro
tak, że problem, który Francja ma z samą sobą, a może, który Francja ma z republiką, z jej kształtem. Zaczął pan o tym mówić wspominając o laicyzmie. Jak z kolei to zagadnienie jest dyskutowane dzisiaj we Francji, jak ono się odbija w tej książce? No i czytaj na e-mailu, spokojnie, tutaj na tym e-mailu masz. elhopart2000@gmail.com. Wysłałam ci tutaj ten skan z tej kartki. No, no i tam ten play jeszcze zobacz, bo nie wiem, ktoś dzwonił 31, może to nie doszło, bo ona mówi jeszcze 7 dni i tego, zobaczymy, poczekamy. Może to nie doszło, bo to trzeba, kto wysyła, co z tego, że chcesz inne konto, ale z jaki, na jaki rachunek, na jakie konto, jakie hasło, tam wszystko się dało. Na tym play, może wtedy nie. Także te dwie rzeczy dzisiaj sprawdzam, nie bujaj tam tej starówki, te trzy. Będziesz liczył na pokój. Inicjatywa ustawodawcza również po stronie prezydenta. Prezydent mianuje premiera, ma wpływ na politykę rządu, ma możliwość rozwiązania zgromadzenia narodowego. Ogólnie jest to system bardzo scentralizowany. I we Francji wszyscy się zastanawiają, czy ten garnitur, a De Gaulle, przypominam, miał około 2 metrów wzrostu, nie jest zbyt duży dla jego następców. Był zbyt duży, no może nie dla Pompidou, ale na pewno był zbyt duży dla Mitterranda, zbyt duży dla Chiraca, na pewno zbyt duży dla Sarkoziego, a Macron najwyraźniej się w nim topi, chociaż próbuje oczywiście teatralnie pokazać, że on jest tym prezydentem jowiszowym, który nad wszystkim panuje. Także debata jest taka, czy pójdziemy po stronie Robespiera, czy silnego, scentralizowanego kraju, czy po stronie żerondystów, którzy chcieli bardziej większej autonomii regionalnej w Francji. Ta. No i wreszcie problem kultury, o którym mówiliśmy w pierwszej części, czyli jakiś rodzaj zwątpienia w to, czym jest Francja, czym jest francuska tożsamość i dziedzictwo, którego jest się spadkobiercą. No i czy dalej Francja jest powoływana do wielkich czynów? To jest pytanie i to zwątpienie jest coraz mocniejsze wśród elit francuskich. Czy Francja ma dzisiaj coś do zaproponowania? Bo jeśli będzie miała do zaproponowania tylko Sartre'a, czy Bourdieu, czyli tak na dobrą sprawę interpretacje i derywacje myśli socjalistycznej, no to rzeczywiście będzie miała bardzo duży problem. No ale wspomniał pan także o pewnym rodzaju samobiczującej się mentalności, takiego nieustannego rozliczania się Francji z własnych win. O co tu chodzi? Ano, chodzi o to, że i tu znowu brak o tym wspaniale mówił, że Francja jest takim perwersyjnym konfesjonalem. Znaczy u katolików jest tak, że idzie się do konfesjonału, oczywiście robi się rachunek sumienia, mówi się, co się zrobiło złego. Później dostajemy rozgrzeszenie i jakoś się żyje z tym rozgrzeszeniem. Natomiast w dzisiejszej Francji ten konfesjonał perwersyjny polega na tym, że nie ma rozgrzeszenia. Że my nieustannie musimy się wstydzić za swoją tożsamość. Ano dlatego, że nie wiem, Gallowie byli bardzo okrutni. Albo że w Afryce ci kolonialiści nie kierowali się myśleniem humanitarnym, takim, jakim byłoby dzisiaj. Napoleon podporządkował sobie 90% Europy i robił to na bagnetach swoich marszałków. W związku z czym Francja się tego wstydzi i próbuje zafiksować właśnie jakąś taką idylę humanitarną, czy humanizującą taką idylę, a przeszłość jest problemem dla zafiksowania. Bank tutaj jest milenium, się tak reklamował i gówno coś takie dziadostwo. Nic nie mają do zaoferowania. W tym może miejscu, innych, ja będę latała, w tej audycji nie rozwiążemy. Mam nadzieję, że to była
jak, to był jakiś rodzaj zarysowania krajobrazu, krajobrazu francuskiego życia intelektualnego dzisiaj, ale także w nawiązaniu do przeszłości. Ten nie jest dobry. Znacznie więcej znajdą Państwo w książce dwóch autorów, Marcina Darmasa i Agatona Kozińskiego, Jarzmo Wielkości Francji. To zbiór rozmów z wybitnymi francuskimi myślicielami, nie zawsze tłumaczonymi i znanymi w Polsce, co, jak sądzę, jest dodatkowym walorem tej publikacji. Serdecznie Państwu tę książkę polecam. Ona dzisiaj była... Proces przybywania coraz to większych rzesz ludzi z krajów muzułmańskich do Europy Zachodniej, no to jest przez wielu nazywany oczywiście skutkiem tego kryzysu. Ale pojawił się również głos na antenie telewizji Trwa w naszym spotkaniu o godzinie 18.15. Głos jednego z naszych słuchaczy i widzów, który mówił, że czy przypadkiem sama ta islamizacja i sami ci muzułmanie, którzy zasiedlają Europę Zachodnią coraz mocniej, nie są traktowani instrumentalnie przez tych, którzy chcą dokonać jakichś dla nas niedobrych rzeczy w Europie. No i tutaj rzeczywiście warto to powtórzyć. No, proszę Państwa, jest tak, że jeżeli spojrzymy na to, że o przebywanie tych islamistów z krajów arabskich, z krajów Europy, z krajów afrykańskich, troszczą się przede wszystkim środowiska lewicowe, lewackie i środowiska feministyczne. I tutaj podkreślam, środowiska feministyczne, które twierdzą, że walczą o prawa kobiet, o równouprawnienie kobiet, a mówię tylko twierdzą, bo te środki, które stosują, są przeciwko kobietom w szczególności, a nie dla nich. No, a jednocześnie troszczą się o to, żeby przybywali tutaj i to masowo przybysze z kręgów kulturowych, w których o kobiety w ogóle się nie dba. No to pytanie, gdzie tu jest logika i jaki jest faktyczny cel tego, co się dzieje. No ale wróćmy na chwilkę do tego, co jest głównym przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Polityka polska wobec kryzysu w Unii Europejskiej. Zaczynamy od tego kryzysu w Unii Europejskiej. To, że kryzys w Unii Europejskiej mamy, to co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości. A ten kryzys doskonale obrazuje fakt, że przecież twórcy Unii Europejskiej, ojcowie założyciele Unii Europejskiej, Robert Schuman na przykład, to są kandydaci na ołtarze. Oni tworzyli Unię Europejską i tę wspólnotę, którą dziś nazywamy Unią Europejską, która dziś stała się Unią Europejską, tworzyli przecież w oparciu o system wartości chrześcijańskich. Natomiast dzisiaj mamy kompletne zanegowanie tych wartości chrześcijańskich. Ojciec Janusz mówił w tej pierwszej części, że był taki moment, kiedy składano kwiaty na grobie jednego z ojców założycieli w niemieckiej katedrze. Nie wiedzieli, co zrobić. Nawet nie wiedzieli, co zrobić. Czy się podrapać? Czy się podrapać, tak. Co pokazuje wyraźnie, jakie są dzisiaj tendencje. No, tendencje są proste. Dechrystianizacja Europy poprzez jej islamizację. Mówię poprzez, dlatego że też uważam, że ta islamizacja jest środkiem do dechrystianizacji, a nie celem samym w sobie, tylko środkiem, który może być zabójczy dla naszej kultury europejskiej. To odejście od chrześcijaństwa jest pewnym celem, który od dawna przyświecał różnym grupom, w tym na przykład masonerii. W różny sposób próbowano do tego doprowadzić, najczęściej siłowo, ale nie udawało się to. Różne ataki czy agresja muzułmanów na Europę powstrzymywana była, w tym również przez Jana III Sobieskiego i przy tej odsieczy wiedeńskiej, której rocznicę 12 września będziemy na Kalenbergu świętować, przypominając Austriakom i kanclerzowi Republiki Austriackiej, że to nie kto inny, tylko właśnie Polacy z Janem III Sobieskim na czele chronili wówczas Europę i Austriaków przed najazdem muzułmanów. W każdym razie próbowano różnymi sposobami, a dzisiaj znaleziono sposób właśnie taki. Islamizacja tej Europy Zachodniej prowadzi do jej dechrystianizacji. Ale to nie jest oczywiście jeden sposób, to jest jeden z wielu. Bo chyba najważniejszy to jest kwestia dotarcia do świadomości Europejczyków z ideologią postmodernizmu. Z ideologią postmodernizmu to żadna filozofia, to pewnie pan profesor, który siedzi koło mnie, pan profesor Robert Ptaszek będzie o tym mówił zdecydowanie konkretniej. Dotarto do umysłów Europejczyków i te umysły, też ta świadomość Europejczyków została przesiąknięta ideologią postmodernizmu, która w krótkich słowach prowadzi do wyrugowania prawdy z przestrzeni nas otaczającej. Każdy ma swoją prawdę, nie ma prawdy obiektywnej. Oderwanie nas od prawdy prowadzi do gry, do takiej prawdy etapowej, która jest prawdą subiektywną i nieraz tworzoną tylko na potrzeby konkretnej chwili, po to tylko, żeby ugrać konkretny interes konkretnej grupy społecznej w danym
momencie i w danej przestrzeni. To z kolei prowadzi prostą drogą do zafałszowania wszelkich pojęć, które już w tym momencie w Europie używamy. Zobaczcie Państwo, że my dzisiaj dyskutujemy o praworządności. My jesteśmy państwem praworządnym, a Unia Europejska zarzuca nam brak praworządności. Tylko praworządność w ustach komisarzy unijnych i naszej totalnej opozycji jest czymś innym niż praworządność faktyczna. Praworządność oparta na prawdzie. Demokracja w ustach i w ujęciu polityków europejskich i polityków totalnej opozycji jest czymś innym niż demokracja właściwa. Demokrację świetnie charakteryzował Gustaw Zagrobelski, mówiąc, że jest ustrojem ścierania się opinii i poglądów, ale jeśli tak jest, to sam ten Gustaw Zagrobelski, były szef sam Sądu Konstytucyjnego Włoskiego, mówi, że najważniejsze rzeczą w tak ujętej demokracji jest prawda. Te opinie i poglądy muszą być oparte na prawdzie. Nie mogą być kłamliwe, z gruntu kłamliwe, z założenia kłamliwe, bo wtedy nie mamy w ogóle do czynienia z demokracją. I zobaczmy, że dzisiaj w zasadzie do takiego kryzysu doszliśmy. Kłamstwo, które jest powszechnie propagowane w przestrzeni publicznej, jest przerażające. I to jest kłamstwo na różnych płaszczyznach. To jest kłamstwo właśnie w relacjach pomiędzy Unią Europejską i Polską. Zarzucanie nam rzeczy zupełnie nieprawdziwych. Nie wiem, czy Państwo przysłuchiwaliście się. To jest akurat bardzo ciężkie zadanie, ale warto nieraz sobie zadać trud i poszukać takich relacji z Parlamentu Europejskiego, czy z Komisji Parlamentu Europejskiego, w którym dyskutuje się na temat praworządności w Polsce i praw człowieka w Polsce, to staje włos na głowie. No, to, co oni tam mówią o Polsce, ale mówią oczywiście za podpowiedzią naszych polityków, naszych oczywiście w cudzysłowie polityków totalnej opozycji, którzy dzisiaj po prostu są frakcją targowiską. No, mówią rzeczy niebywałe, mówią o jakimś potwornym łamaniu praw na granicy Unii Europejskiej, praw uchodźców, praw ludzi ubiegających się o azyl, praw imigrantów, mówią o jakimś totalnym łamaniu praw kobiet w Polsce, no coś, co kompletnie w rzeczywistości nie występuje. Zobaczcie Państwo, że kłamstwo i przeinaczanie dokładnie widać w wypowiedziach polityków, naczelnych polityków europejskich, takich jak na przykład prezydent Macron z Francji. Prezydent Macron z Francji zarzuca Polsce czy Węgrom podwójną zdradę wartości europejskich, podwójną zdradę Unii Europejskiej, a tymczasem mówi, że celem dzisiejszym Unii Europejskiej powinna być wspólna ochrona granic Unii Europejskiej, powinna być wspólna polityka azylowa i oczywiście wspólne przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalizacji, negatywnym skutkom dla społeczeństw europejskich. Przecież dokładnie to robi rząd polski, dokładnie to robi rząd węgierski. Rząd węgierski jest przecież karcony przez polityków unijnych za to, że skutecznie broni granic Unii Europejskiej. Rząd polski i Polska jest oskarżana o jakieś zbrodnie na granicy wschodniej, tylko dlatego, że po prostu przestrzega prawa europejskiego i chroni całą Unię Europejską, nie tylko Polską, przed napływem nielegalnych imigrantów. Mamy kłamstwo, które jest kłamstwem dwojakim. Kłamstwo może być proste, takie jak w jednym z przykładów, o których pewnie pan profesor Ptaszek będzie też mówił. Kłamstwo polegające na niedoważeniu kilograma ziemniaków, ale to zawsze można sprawdzić, bo sobie zważyć, stąd stwierdzić, czy jest kilogram, czy nie. No, ale kłamstwo perfidne polega na tym, że się fałszuje wagę i wtedy już ktoś, kto nie ma instrumentu do tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście waga jest dobra, czy nie, nie jest w stanie tego kłamstwa rozszyfrować. To kłamstwo takie właśnie perfidne polega na tworzeniu pewnych opinii i tez, które w swojej podstawie mają fałszywą tezę i oparte są na fałszywej tezie. No, ja uważam, że takim kłamstwem, czy taką tezą, może nie tyle kłamstwem, co tezą, czy apelem, który wypowiada nasza totalna opozycja pod adresem rządu Rzeczypospolitej Polskiej i przemyca to na arenę międzynarodową, tworząc atmosferę oczywiście łamania praw człowieka w Polsce, jest apel o to, żebyśmy byli otwarci na uchodźców i imigrantów. No, jeżeli ktoś apeluje, żebyśmy byli otwarci na uchodźców i imigrantów, czy imigrantów i uchodźców, w zależności w jakiej kolejności to wypowiemy, no to ma u podstaw tego swojego apelu fałszywą jednakowoż tezę, że jesteśmy zamknięci na tych imigrantów i uchodźców. No a my przecież jako żywo zamknięci na imigrantów i uchodźców nie jesteśmy. Mamy w Polsce ogromną imigrację zarobkową ukraińską. Mówi się, że dziś mamy już 1,5 miliona Ukraińców w Polsce, którzy legalnie pracują w naszych zakładach pracy, bo tej siły roboczej, jak mówią ekonomiści, potrzebujemy. Wcale się na tych Ukraińców i na naszych przyjaciół ze wschodu nie zamykamy. My robimy wszystko, ja jako wojewoda mogę to zaświadczyć, ażeby tylko udrożnić te granice wschodnie, nie zamykać, tylko udrożnić, żeby ten przepływ osób był bardziej płynny, żeby nie trzeba było tyle czekać na granicę. To jest zamykanie się
się na imigrantów. Mówi się, że my też jesteśmy imigrantami zarobkowymi na wschodzie, w innych krajach, w związku z powyższym jesteśmy egoistami, jeżeli zamykamy się na imigrantów. No jeszcze raz powtarzam, nie zamykamy się, bo mamy imigrantów i to w liczbie już 1,5 miliona, a sami jak jedziemy na zachód Europy pracować, to przecież też asymilujemy się z tamtymi społeczeństwami, przestrzegamy prawa, które tam obowiązuje i szanujemy obyczaje i zwyczaje, które tam panują. No a jeśli chodzi o uchodźców, no to przyjmujemy tych, którzy rzeczywiście uchodźcami są. Tylko w województwie lubelskim, pragnę to podkreślić i proszę, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, dokładnie te dane podkreślali, bo to pokazuje fałszywą tezę, że jesteśmy zamknięci na uchodźców. Tylko w województwie lubelskim w tym roku, w tym pierwszym półroczu 2017 roku przyjęliśmy 1250 uchodźców, głównie z Czeczenii, bo zdecydowana większość to byli Czeczeni. To są ludzie, którzy udowodnili, że rzeczywiście należy im się status uchodźcy, bo uciekają przed wojną i przed zagrożeniem, które tam w ich kraju pochodzenia rzeczywiście realnie mają. To nie znaczy, że mamy się otwierać na wszystkich innych. Wyraźnie rząd Rzeczypospolitej Polskiej, wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Kaczyńskim, z panem premierem Kaczyńskim na czele powtarza, że my nie mamy moralnego obowiązku przyjmowania uchodźców z krajów arabskich i uchodźców z krajów afrykańskich. To nie my podbijaliśmy tamte społeczeństwa, to nie my kolonizowaliśmy tamte państwa, to nie my korzystaliśmy z tej siły roboczej afrykańskiej czy arabskiej. To nie my teraz mamy moralny obowiązek ich przyjmować, a widząc, jakie zagrożenie powoduje ten napływ 30-letni, powtarzam, nie mówimy wyłącznie o ostatnich latach, jakie zagrożenie powoduje ten napływ osób pochodzenia islamskiego i religii islamskiej, z kręgu islamu w Europie Zachodniej, mamy moralne prawo powiedzieć nie dla właśnie tamtej imigracji i dla tamtych również ewentualnie uchodźców. Tyle, że jak wiemy, pośród tych, którzy czekają na przyjazd do Europy, a to jest około 6 milionów osób w Turcji, w krajach w Afryki Północnej, zdecydowana większość to są po prostu migranci, 20-paroletni chłopcy czy 20-letni chłopcy, którzy przybywają tutaj na pewno trochę w innych celach niż uchodźcy. Widząc stopień zagrożenia, który powoduje ta fala migracji przez ostatnie 30 lat w Europie Zachodniej, mówimy nie. Co nie znaczy, że jesteśmy zamknięci na imigrantów i uchodźców, bo przyjmujemy uchodźców, jak powiedziałem, 1250 tylko w województwie lubelskim i przyjmujemy imigrantów, ogromna liczba imigrantów z krajów wschodnich, w tym w szczególności z Ukrainy. No, ale mamy też kłamstwo w przestrzeni publicznej, które dzisiaj służy jako gra, jako instrument polityczny. Tak zwany polityczny, przecież jeżeli uważamy politykę za roztropną troskę o dobro wspólne, to siłą rzeczy kłamstwo nie może być środkiem do uprawiania takiej polityki. No ale dzisiaj kłamstwem posługują się politycy totalnej opozycji. Takie kłamstwo jest zarówno na szczeblu centralnym, politycy Platformy Obywatelskiej w sprawie uchodźców, jak pamiętamy w ostatnich miesiącach, przerzucali się tymi kłamstwami, tylko że nieuzgodnionymi. Wyglądało to wręcz śmiesznie, kuriozalnie, bo jeden zaprzeczał drugiemu w tym samym dniu jeszcze. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego czynią to samo, mówiąc na przykład, że zabieramy dzisiaj środki finansowe ochotniczym strażom pożarnym, podczas gdy pieniędzy na ochotnicze straże pożarne było więcej niż w 2005 roku, 2016 i w tym roku jest więcej niż w 2016, a w przyszłym roku zapowiada się jeszcze większa kwota. Sposób dystrybucji tych środków jest inny po to, żeby ich nie defraudować w żaden sposób. Jak to bywało? Bywało tak przecież w Polsce, że sprzęt pożarniczy kosztował więcej, jeśli miał dotację, a mniej, jeśli było bez dotacji. Znaczy, że dotacja po prostu była defraudowana w wielu przypadkach. To trzeba powtarzać. To jest kłamstwo, które bywa nawet zakamuflowane, bo niby jest zgodne z prawem kupowanie sprzętu droższego, bo kto komu zabroni kupić węża za droższe pieniądze. Natomiast no nie na tym rzecz polega. Po prostu nie można rozkradać tej polskiej wsi i tych polskich strażaków. Kłamstwo jest powtarzane przy innych przypadkach, jak chociażby na ostatni przypadek w województwie lubelskim Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W poniedziałek politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego twierdzili, że wojewoda sparaliżował pracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i żeby wycofał się ze swojego rozstrzygnięcia nadzorczego, wojewoda nie wycofał się, a w piątek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podejmował normalnie uchwały, czyli nie był sparaliżowany. Dlaczego się kłamie, że wojewoda paraliżuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska? To jest wyłącznie kłamstwo, które dzisiaj jest instrumentem w grze politycznej polityków totalnej opozycji. To do niczego nie prowadzi. Żeby
oprzeć się temu kryzysowi Unii Europejskiej, żeby wyjść z tego kryzysu Unii Europejskiej, my musimy być w środku Unii Europejskiej. Zarzuca się nam, że jesteśmy antyeuropejscy. Nie jesteśmy antyeuropejscy, jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, chcemy pozostać w Unii Europejskiej, bo jak mówił święty Jan Paweł II, Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy. My dzisiaj chcemy wpływać realnie na kierunki działań Unii Europejskiej, kierunki, które dzisiaj naszym zdaniem są źle pobierane i to, co powinniśmy robić, czego powinniśmy się trzymać, to trzymać się tego kursu, które Prawo i Sprawiedliwość obrało jeszcze przed wyborami, które realizuje poprzez rząd pani premier Beaty Szydło. To jest stanie na straży i ochrona tożsamości narodu polskiego, chrześcijańskiej tożsamości narodu polskiego i powtarzanie, demaskowanie kłamstw tych, które się dzieją w Europie Zachodniej, demaskowanie kłamstw, czyli tego, co się wypowiada na temat Polski i stanie na straży tej tożsamości. My cenimy sobie, jak mówił pan premier Jarosław Kaczyński w wypowiedzi w Przysłusze podczas konwencji, cenimy sobie środki europejskie, które są nam bardzo, bardzo pomocne, ale nie mogą nam kneblować ust w sprawach, które są niezwykle ważne dla przyszłości naszego narodu i naszego państwa. Dziękujemy za ten studi wstęp, jeszcze i podsumowanie tamtej części. Pan profesor Przemysław Czarnek i teraz pan profesor Robert Ptaszek, filozof kultury i religii. Bardzo prosimy, panie profesorze, o narysowanie tutaj zakresu problemu, można powiedzieć, i może tak pierwsze, skąd to się wszystko wzięło, skąd ten kryzys, a potem też, no, jakie lekarstwa trzeba zastosować, czy środki zaradcze. Pan wojewoda powiedział już bardzo wiele, ja może zacznę od rzeczy dosyć oczywistej, ale jest tak oczywista, że o niej często zapominamy. Skąd biorą się różnego rodzaju nieporozumienia, fałsze, a czasami wręcz kłamstwa? Z tego, że nieprecyzyjnie posługujemy się językiem. I wobec tego chciałbym zacząć, zanim będziemy mówili o kryzysach Unii Europejskiej, chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich nieporozumień, które utrudniają nam zrozumienie tego problemu. Często nie odróżniamy Europy i Unii Europejskiej. To są jednak dwie zupełnie różne rzeczywistości. No bo czym jest Europa? Europa jest przede wszystkim pewnym tworem ideowym. No bo to, co łączyło Europę, to, co ją łączyło i sprawiło, że Europa jest taka, a nie inna, że osiągnęła rozwój cywilizacyjny nieporównywalny w zasadzie z innymi kontynentami, że to Europejczycy wyruszali na podróże, odkrywali nowe lądy i tak dalej, tym było chrześcijaństwo, chrześcijańskie idee, chrześcijański system wartości, to wszystko, co zbudowało chrześcijaństwo, to wszystko, co było oparte na ideach chrześcijańskich. I dopóki Europa trwała przy tych ideach, rozwijała się. Oczywiście były różnego rodzaju kłopoty i nadużycia, ale idee chrześcijańskie, przekonanie o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że człowiek jest istotą, która potrafi podejmować rozumne decyzje, odróżniać dobro od zła i tak dalej, to wszystko decydowało o tym, że Europa i jej system wartości był wyjątkowy. Koncepcja człowieka jako osoby, równość mężczyzn, kobiet, to wszystko jest osiągnięciem Europy. I teraz to wszystko trwało i kiedy po II wojnie światowej pojawił się pomysł stworzenia wspólnoty politycznej, która to wspólnota miała utrudnić, czy też uniemożliwić powstawanie kolejnych konfliktów i wojen, które w XX wieku tak zniszczyły nasz kontynent, początkowo Unia Europejska, jak powiedział już pan profesor Czarnek, miała być zbudowana na fundamencie chrześcijaństwa. Natomiast szybko okazało się, że pojawiły się inne tendencje i kolejne dokumenty, kolejne decyzje Unii Europejskiej pokazywały, że chrześcijaństwo próbuje się z różnych powodów zepchnąć na margines i w końcu się to udało. No, tak jak wspominałem, w tej chwili jedyny dokument, do którego odwołuje się Unia Europejska w 2017 roku, jedyny dokument programowy, który pan Jean-Claude Juncker podaje w swojej Białej Księdze Przyszłości Europy, to jest manifest z Ventotene włoskiego komunisty Arturo Spinellego, który twierdzi, że należy zlikwidować państwa, należy zlikwidować poszczególne granice, poszczególne państwa europejskie, a ideałem jest, chodzi o stworzenie państwa federalnego, które dysponuje w europejską armią, trzeba skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, potrzebna jest wspólna europejska armia, która skłoni niechętnych do zaakceptowania. Takie są w tej chwili
takie są w tej chwili oficjalne, ideowe wytyczne, do których odwołuje się Unia Europejska. Jak to się stało? Stało się to w taki sposób, że środowiska nam się, żyjąc w Polsce i mając polskie doświadczenia, nam się wydaje, że to, co nazywamy ideologią marksistowską, to jest ideologia, którą udało nam się przezwyciężyć, no bo uzyskaliśmy, odrzuciliśmy marksizm, uzyskaliśmy wolność. W Europie rzecz wygląda zupełnie inaczej. Tam filozofia marksistowska miała się jak najlepiej. Tam filozofia marksistowska pojawiła się razem z rewoltą młodzieżową na uniwersytetach w latach 60. Tam później rozwinął się ów postmodernizm, o którym pan profesor Czarnek wspomniał, a postmodernizm jest to przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak powszechnie akceptowana prawda, a najważniejszy jest człowiek, który może podejmować wolne decyzje. No ale żeby to wprowadzić, trzeba było uporać się jakoś z chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo twierdziło, że to nie jest tak, że człowiek nic nie musi. Człowiek jest kimś, kto, komu Bóg dał zadanie do zrealizowania. Wobec tego wolność człowieka nie polega na tym, że robi co chce. Wolność człowieka polega na tym, że wybiera najlepsze środki, które mają doprowadzić go do osiągnięcia, do celu, jakim jest zbawienie. A wobec tego Kościół stał się przeciwnikiem. Kościół, przekonanie, że istnieje powszechna prawda, no bo z tej prawdy wynikają normy moralne, które to normy przecież wymagają czegoś od nas, właściwych zachowań, właściwych relacji, zrezygnowania z własnego, czasami z własnego egoizmu, myślenie o innych, altruizm, miłość bliźniego i tak dalej. I to wszystko stało się bardzo niepopularne. Wobec tego, ponieważ nie można było tego przeprowadzić w sposób, nie można było ludzi skłonić do tego, żeby tak szybko przyjęli te zmiany, zastosowano bardzo ciekawą politykę, a zarazem niebezpieczną politykę, na którą nazywa się marszem przez instytucje. Otóż ci marksiści stwierdzili, że jeżeli w prawodawstwie Unii Europejskiej wprowadzimy idee, które nie są chrześcijańskie, są idee marksistowskie, choćby cała ta ideologia gender, która bazuje na marksizmie, to w takim razie chrześcijaństwo zostanie wyeliminowane. I tak się rzeczywiście stało, no bo weźmy na przykład traktat amsterdamski z 1997 roku. Tam w drugim punkcie tego traktatu jest wyraźnie napisane, że gender mainstreaming jest oficjalną ideologią Unii Europejskiej. I tak jak mówię, oczywiście można oszukiwać, można posługiwać się językiem w nieuczciwy sposób i tak też się stało. Pamiętamy, że kiedy była kampania mająca skłonić Polaków do wyborów, do przyjęcia, do opowiedzenia się za wstąpieniem do Unii Europejskiej, w żadnym dokumencie ta ideologia gender się nie pojawiła, natomiast pojawiło się stwierdzenie, że Unia Europejska dąży do równości kobiet i mężczyzn. I my byliśmy naiwni, my to zaakceptowaliśmy, bo wydawało nam się, że dążenie do równości kobiet i mężczyzn to jest nie mniej, nie więcej, tylko stwierdzenie, że i kobiety, i mężczyźni mają równe prawa. Natomiast okazało się, że to jest coś zupełnie innego. Równość oznaczało, że według tej ideologii gender, którą w tej chwili się proponuje, w Unii Europejskiej, równość oznacza, że role płciowe to jest coś, co ustalać można kulturowo, wobec tego. To jest pierwszy przykład. Kolejna sprawa. Jak można było jeszcze osłabić chrześcijaństwo? No trzeba było pokazać, że istnieją inne sposoby życia, inne cele ludzkiego życia, takie, które są dla człowieka dobre, rozwijające i nie tylko chrześcijańskie. Oczywiście te wszystkie ideologie liberalne i lewicowe twierdziły, że człowiek żyje wyłącznie w wymiarze materialnym, no to taką ideą, którą próbowano zaproponować Europejczykom i którą próbowano przyjąć w Unii, miał być konsumpcjonizm, ale wiadomo, no, konsumpcjonizm nie jest czymś, co może wypełnić całe życie człowieka. No ileż można mieć ubrań, butów i temu podobnych rzeczy, czy nawet wspaniałych telewizorów, od tego człowiek nie zrobi się szczęśliwszy i nie rozwiąże swoich najważniejszych problemów, takich jak cierpienie czy śmierć. A wobec tego, skoro konsumpcjonizm nie zadziałał i pojawiła się próżnia, trzeba było to wypełnić czymś innym. I tu właśnie sięgnięto po inną religię. Po religię z innego kręgu kulturowego sięgnięto po islam, który w przeciwieństwie do chrześcijaństwa
jest w Unii Europejskiej, no bo dzisiejsza Unia Europejska, tak jak ona funkcjonuje, nie jest Unią, gdzie jest prawo, gdzie jest prawo, gdzie są działania antyreligijne. Jest to Unia antychrześcijańska. Szanowni Państwo, doskonale pewnie się orientujecie, że o ile chrześcijanie mogą spotykać się z najróżniejszą krytyką, to krytykowanie islamu, krytykowanie Koranu, czy świętej księgi islamu i tak dalej, jest w Europie Zachodniej praktycznie czymś niewyobrażalnym. No ostatni przykład dziennikarza z Niemiec, który opublikował w internecie powszechnie znane zdjęcie, kiedy wielki mufti niemiecki ściska się z Adolfem Hitlerem. Jest zdjęcie znane, pokazujące to wydarzenie. Za coś takiego w wolnym niemieckim kraju, który troszczy się o wolność polskich mediów, otrzymał karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Za pokazanie czegoś, co jest prawdą i co jest faktem. A wobec tego spróbowano prowadzić do Europy islam w nadziei, że będzie to religia, która osłabi chrześcijaństwo. Problem polega na tym, i to jest problem może nie tyle uchodźców, ale problem z samego islamu, że ci, którzy to zrobili, nie rozumieją natury tej religii. Bo o ile chrześcijaństwo jest religią, która, w której mamy wydzieloną sferę świecką i sferę religijną, jesteś obywatelem państwa, równocześnie jesteś kimś, kto należy do wspólnoty religijnej, w islamie takiego odróżnienia nie ma. Islam rzeczywiście jest sama nazwa, islam, poddanie się woli Allaha, i islam określa wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Dla muzułmanina bycie człowiekiem wierzącym znaczy przestrzeganie prawa, a prawo mówi jasno, że należy wszelkimi środkami dążyć do tego, by islam rozprzestrzenił się na całym świecie, a wobec tego próba wprowadzenia islamu do Europy sprawia, że islam to zaczyna traktować Europę jako teren, który jest terenem do opanowania, terenem do podbicia. No i w tej chwili mamy już tego efekt strefy non-go, do których nie można, nie wchodzą już ani siły wojskowe, ani siły policyjne, o pogotowiu nie wspominając. To wszystko powoduje, że Europa, która odwróciła się od chrześcijaństwa, coraz bardziej staje się muzułmańska. No, przypomina to mniej więcej taki pomysł, żeby, ponieważ nie wszystko nam odpowiadało, a wobec tego byliśmy przeziębieni i mieliśmy katar, wobec tego, żeby wyleczyć się z tego kataru w ten sposób, że zarażamy się gruźlicą. To jest mniej więcej coś takiego. Nie podoba nam się chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo to zastępujemy islamem, który jest religią totalną i religią, która nie akceptuje czegoś takiego jak świecki sposób życia. No i w tej chwili mamy głęboki kryzys ideowy Unii Europejskiej. Co więcej, osoby, które zaprosiły migrantów do Europy, takie jak Angela Merkel, nie mogą przyznać się do swojego błędu, no bo jeżeli przyznają się do swojego błędu, to nie wygrają następnych wyborów i stracą władzę. No i brniemy w ten ślepy zaułek. I efekt jest taki, że Europa, którą znamy, Europa, która zbudowana była na wartościach chrześcijańskich, odchodzi w zapomnienie. Europa staje się obszarem, gdzie ścierają się różne idee. Idee chrześcijańskie są coraz bardziej tłumione, coraz bardziej rozwija się islam. Co z tego wyniknie? Trudno powiedzieć, ale nie jest to perspektywa zbyt optymistyczna i dlatego można mówić o kryzysie Europy. I z drugiej strony należy cieszyć się niezwykle, że te tradycyjne wartości europejskie, wartości, na których Europa została zbudowana, przetrwały w Polsce i że nasz rząd troszczy się o to, żeby budować na tych wartościach. Wobec tego, jeśli Unia Europejska próbuje w jakiś sposób wpływać na politykę rządu, no to mówi: przyłączcie się do nas, do grupy samobójców, którzy straciliśmy swoją własną tożsamość. A to nie jest dobra alternatywa. I to tyle, co chciałem powiedzieć w tym wstępnym wprowadzeniu. Mam nadzieję, że nie zateoryzowałem Państwa na śmierć. Bardzo potrzebne wstępy, dlatego że dyskusje nasze pewnie po tym zawsze jednego ograniczają takie wypowiedzi osobiste słuchaczy, ale są też i pytania. Więc apelujemy też, żeby pytań nie brakło. Natomiast można powiedzieć, że od kiedy jesteśmy w trzecim położeniu, że myśmy tutaj, ja myślę, że przynajmniej Pan
Profesor Czarnek uczestniczył w rozmowach jeszcze przed podpisaniem wejścia do Unii Europejskiej. Czy żeśmy ostrzegali środowiska właśnie tutaj królowskie, tak można powiedzieć chrześcijańskie stowarzyszenia, mówiły, uważajmy na co wchodzimy, bo oprócz tego, że wejdziemy w pewien krąg ekonomiczny, poprawy jakości życia, czy poprawi się jakość naszego bezpieczeństwa i czy nie stracimy wartości, prawda? I była gorąca dyskusja i tak właściwie można powiedzieć, że no... To był rok 2003 i to referendum akcesyjne, w którym rzeczywiście brałyśmy udział w dyskusjach na temat tego, czym jest Unia Europejska i dokąd ona zmierza. Wtedy nie było to jeszcze tak bardzo widoczne jak dzisiaj i nikt nie spodziewał się aż takich kryzysów tak szybko w Unii Europejskiej, ale kierunek, który już wówczas był widoczny, ten postmodernistyczny kierunek europejski, odcinanie się od korzeni chrześcijańskich, rugowanie prawdy z przestrzeni publicznej. Już wówczas było doskonale widoczne i ta walka, ewidentna walka z chrześcijaństwem. Więc na to zwracaliśmy uwagę po to, żeby roztropnie podejmować decyzje, żeby roztropnie podchodzić do tego, co nazywamy Unią Europejską. Jeszcze raz powtarzam, nikt nie neguje naszej obecności dzisiaj w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to nie po to, żeby na kolanach wypełniać wszystkie żądania Niemiec czy Francji, nawet te najbardziej absurdalne i nawet te najbardziej wzajemnie sprzeczne, jak te wypowiedzi pana prezydenta Macron, czy już nie mówię o wypowiedziach skandalicznych Fransa Timmermansa, które w ogóle nie trzymają się jakiejkolwiek logiki i są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Tylko po to jesteśmy członkami Unii Europejskiej, żeby realnie wpływać na bieg zdarzeń w tej Unii, po to, ażeby Europa rzeczywiście szła w dobrym kierunku, bo my, pomimo tego, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej, rząd pani premier Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości trzyma się tego kursu, który został wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość przecież jeszcze w kampanii wyborczej, wcześniej w programie PiS-u i stoi na straży tej naszej tożsamości narodowej i tych naszych korzeni chrześcijańskich i przywiązania do systemu wartości chrześcijańskich. Przecież mamy pełną świadomość tego, że nie jesteśmy wyspą jakoś daleko położoną na Atlantyku i to, co się dzieje zaraz po sąsiedzku w Niemczech, czy zaraz przez morze w Szwecji, czy niedaleko we Francji, nas nie będzie dotykać. No, jesteśmy tu i teraz w Europie i w Europie pozostaniemy bez względu na to, jakie będą koleje losu Unii Europejskiej. Więc naprawdę nam realnie zależy na tym, żeby zmieniać Unię Europejską. A to możemy robić tylko będąc w środku i realnie wpływać na kierunki Unii, demaskując kłamstwa, które tam przecież są żywe. O tym istotnie, ojcze, mówiliśmy również przed wejściem do Unii Europejskiej, wskazując na to, jakie są niebezpieczeństwa. No i to też wychodzi w naszych rozmowach, kiedy mówimy, że celowe, bo to jest celowe, osłabianie rodziny, osłabianie więzi rodzinnych, wpływanie na tak zwaną modę, że modą się kieruje to, ile dzieci na przykład ma być w rodzinie, jest to dalekosiężnie idące osłabianie także i państwa i Europy i otwieranie się na muzułmanizm. Przecież wiadomo, jak się zaczął problem w Niemczech, zaczynało pracować, brakować pracowników, prawda, więc sięgano po tych ze wschodu, prawda, z Bliskiego Wschodu, bo mówiono, że oni się szybko nauczą pracować, że pieniędzmi ich skusimy, natomiast mentalności się ich nie zmieniło, bo trudno zmienić mentalność człowieka, który no, religię traktuje tak poważnie, jak traktuje muzułmanie, bo jednak trzeba to powiedzieć, tam ta religia ma znaczenie. No i to multikulti, także było niewypałem, jak otwieranie bram, jak, nie wiem, i wiele innych inicjatyw, które wydawało się, że pieniędzmi możemy wszystko załatwić, szczególnie euro, które mają pokrycie w mocnej gospodarce niemieckiej. Zgadza się, no przecież w tej chwili możemy powiedzieć, że jesteśmy mądrzy po szkodzie, ale kiedy zaczynał się cały kryzys imigracyjny, były dwie koncepcje przyjmowania migrantów do Europy. Pierwsza, którą zaproponował Orban, który mówił, że należy tych ludzi przyjąć, ale najpierw sprawdzić, kim są, zidentyfikować, czy rzeczywiście są to uchodźcy, czy są to imigranci. Wtedy było to możliwe, natomiast pani Angela Merkel powiedziała, nie przyjmujemy wszystkich. No i efekty jej błędnej decyzji ponosimy. Teraz kolejna sprawa, no jeśli chodzi o rodzinę, rzeczywiście rodzina jest tą podstawową komórką, która przekazuje wartości, która przekazuje
całe dokonania kulturowe, no ale w tej chwili w Niemczech to jest rzeczywista katastrofa. Rozmawiałem niedawno z profesorem Gononem Barcem, który zajmuje się sytuacją w Niemczech i on mówi, według badań, które prowadził, okazało się, że dzisiejsze młode pokolenie Niemców wśród 10 głównych aspiracji życiowych młodego Niemca nie ma założenia rodziny, a wobec tego są to ludzie, którzy zrezygnowali z czegoś, co wydawałoby się naturalne, oczywiste i niepodlegające dyskusji. W tej chwili połowa Niemców żyje już samotnie, a wobec tego jest to społeczeństwo, które gwałtownie wymiera, no i w tej chwili już, tak jak powiedziałem, w niektórych miastach niemieckich większość mieszkańców stanowią muzułmanie. No i teraz już czekanie cierpliwie, co będzie, kiedy demokratycznie wprowadzą w Niemczech prawo szariatu. No, to może być bardzo szokujące dla Europy doświadczenie. Drodzy Państwo, czekamy już na telefony od Państwa. Polityka polska wobec kryzysu w Unii Europejskiej. Czy Pan Profesor jeszcze? Nie, no ja przysłuchuję się, zgadzamy się, tylko że Pan Żebrzaszczyk, zgadzamy się w 100%, natomiast przysłuchuję się Panu Profesorowi, temu co Pan Profesor mówi, rzeczywiście.